Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Lorelai. Udało mi się to powiedzieć za pierwszym razem, jestem z siebie dumny. Moi drodzy, Lorelai jest oczywiście kolejną grą z produkcji, że tak powiem, Harvester Games, pana Remigiusza Michalskiego. I była to pierwsza gra zrobiona na Unity, właśnie przez tego twórcę. Chciałbym zobaczyć, jak to wszystko się w sumie z tym Unity zaczęło, bo ja ogólnie też kiedyś sobie na Unity programowałem i tak dalej. Do tej pory w sumie programowałem na Unity, nawet ostatnio. Chociaż dużo się zmieniło. Ale chcę zobaczyć, jaki przeskok był między The Cat Lady, Downfall i właśnie Lorelai. Bo Lorelai jest trzecią, no w sumie czwartą, bo Downfall miał jeszcze Reduxa, czyli tak jakby delikatny chyba cover tego wszystkiego, wiecie, takie uzupełnienie tej przygody. Więc można powiedzieć, że to jest czwarta produkcja. Chociaż no, Downfall i Downfall Redux jest jedno i to samo, ale dobra, mniejsza. No i naprawdę chciałbym panu Remigiuszowi Michalskiemu serdecznie podziękować za super taki wywiad w komentarzach, bo nie sądziłem, że twórca tej świetnej serii odpowie, znaczy w ogóle zajrzy na taki mały kanał i odpowie na jakiekolwiek pytania. To naprawdę, no, chciałbym naprawdę serdecznie podziękować. Tylko tyle, bo naprawdę w tamtych czasach, kiedy nagrywałem pierwsza z The Cat Lady, to było 2012, 13, nie wiem dokładnie, kiedy The Cat Lady było wydane, ale to naprawdę było dosyć tak świeżo po wydaniu właśnie tej gry. Wiecie, ja byłem jeszcze młody, ja miałem 18 lat, 19 lat, coś takiego. Więc no, młody człowiek, który tam miał jakieś swoje problemy w życiu. I The Cat Lady i ogólnie te streamy, które robiłem właśnie podczas tej serii, naprawdę psychologicznie w tamtych czasach, w czasach dorastania, wiele mi pomogły. Więc ja ogólnie uważam, że gry pana Michalskiego dosyć mnie jako młodego człowieka w tamtych czasach ukształtowały. Dlatego myślę, że Lorelai musi być również tutaj na naszej scenie i ja jeszcze do Downfalla również wrócę, choćbym miał się zesrać siedzieć ze słownikiem, to ja to zrobię. Ja to zrobię i ja tą grę nagram. Nagram dla was prędzej czy później z pełnym tłumaczeniem. To mogę wam obiecać jako Shiro tutaj. Więc moi drodzy, no troszeczkę się boję o znów te dźwięki w tle gry, chociaż naprawdę słyszę, że ta muzyka jest świetna. Totalnie świetna. Ja sobie ogólnie potem jeszcze przesłucham prywatnie. Ale naprawdę jest świetnie. Świetna. Więc mam nadzieję, że tym razem nie będzie problemów, bo ostatni odcinek z Barnhouse Lane, no niestety wszedł jako prawa autorskie, więc może mieć słabe wyświetlenia. Ale no były święta i nie miałem nawet czasu, żeby się po tyłku podrapać, a to dopiero jak zrobiłem zapas z tych dwóch gier. No, trudno. Wrzuciłem, zobaczyłem dopiero chyba w poniedziałek, że kurczę, ten copyright strike mi wyleciał. No już nie będę tego kasował, nie będę tego wcinał. No trudno, jedna gra taka będzie. Przeżyję, przeżyję. Dobra, moi drodzy, o czym jest Lorelai w ogóle? Bo teoretycznie jest to zwieńczenie trylogii The Cat Lady, właśnie Downfalla, no i Lorelai. Będziemy mieć tu postaci oczywiście z jedynki i z dwójki. A jest to przygoda, czy jest to opowieść o dorastaniu pewnej młodej osoby, jej problemach domowych. Przynajmniej z tego co pamiętam. Ale myślę, że tego się dowiemy już w trakcie rozgrywki, tak więc oczywiście gram na padzie. Zacznijmy nową grę. Ostrzeżenie. Gra zawiera sceny przemocy, nagości i wulgarny język i przeznaczona jest wyłącznie dla osób powyżej 18 lat. Historia tu przedstawiona jest fikcyjna, wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób, miejsc i wydarzeń jest przypadkowe. To połączenie 3D i 2D jest po prostu genialne. Coś się zbliża. Czuję to. Roseberry Lane. Nawet ten ulewny deszcz chce mnie ostrzec.
ale nie mam wyboru. Muszę tam wracać. Jeszcze przez jakiś czas. A potem odejdę z Rosebery Lane na zawsze. Zasługuję na lepsze życie. Okej, okay, możemy już sterować. No i no kurde, graficznie jest piękne. Przeskok między The Cat Lady, Downfallem, to jest po prostu przepaść. To Unity, mimo iż jest z moim zdaniem, no, takim silnikiem wyzyskującym, to chyba tak, dobrze powiedzieć można o tym, to naprawdę, no, no, robi świetną robotę. To nie jest Unreal Engine oczywiście, ale no, robi robotę Unity do takich gier z połączeniem, mimo iż ta grafika nie jest jakaś piękna, ale robi klimat. Dla mnie jest świetna. Już jestem. Tak, widzę. Córka marnotrawna wróciła do rodzinnego domu. Okej. Okay. Widzę, że chyba jest lekki problem z tłumaczeniem tego. Chyba niektóre teksty nie skakują. To do mojej ślicznej Lorelai. No, miałam dziwny dzień. Byłam starą kobietę. Pocałował mnie duch. No i umrę dziś w nocy, ktoś mi powiedział. Chapter pierwszy. Oj. Córka marnotrawna. Te stare baby zawsze gadają od rzeczy. Kompletne wariatki. Chcesz o tym pogadać? Nie, naprawdę nie mam ochoty. Może później. Umieram z głodu i śmierdzę jak mokry pies. A skąd ty możesz wiedzieć? Przecież ty nigdy nie miałaś pracy. Rozumiem, że to jest nasza matka. No, w końcu powiedziała córka marnotrawna. Widzę, że no chyba się w tym domu zbytnio dobrze nie dzieje. To widać po jej twarzy. Dobra, może później. Umieram z głodu i śmierdzę jak mokry pies. No, to szoruj do wanny. Ale potem opowiesz mi jak było, okej? Zaraz. Masz podbite oko? Czy on znów cię uderzył? Jasne. Nie no, kurde. Masz podbite oko? Znów cię uderzył? Nie bądź głupia. Potknęłam się o dywan. To nic takiego. Gdzie on jest? To nie on. Znów jest w pubie, nie? Tak, ma dzisiaj swój wieczór na mieście. Jak zawsze w poniedziałek. Przecież wiesz. Dla Johna każdy dzień to poniedziałek, odkąd zamknęli tę jego głupią cegielnię. Niedługo znajdzie jakąś pracę. Tak. Od jak dawna to słyszę? Od roku? Możesz po prostu odpuścić. Zabiję go. Mam to gdzieś. Musisz bardziej na siebie uważać, mamo. Wiem, córciu. Będę uważać. Ale nie przejmuj się mną. Nic mi nie będzie. Nie jestem ze szkła. Jesteś głodna? Jak wilk. Zostawiłem ci w kuchni kolację. Idź zjeść, weź kąpiel i możemy porozmawiać o tym później, dobrze? Co jest do jedzenia? Curry z kurczakiem. O, mniam. Fuj.
Niech będzie miam. Ja w sumie by kary z kuczakiem. Yum. Okno. Obejrzyj. Ciągle pada. Still raining. No depresyjnie. Nie powiem, że nie. Śmierdzi papierosami. Ale graficznie świetnie. Kurde, graficznie jest świetnie. Biegać nie możemy niestety. Idziemy do kuchni. Pokój gościnny. Ale zadymione. No to jest wózek dziecięcy. Korytarz. Pokój Lorelei. Mała wysepka wolności to mój pokój. Należało do mojego dziadka. Słyszę dziecko? Powinnam najpierw zajrzeć do Bethany. Och, cholera. Bethany. To moja siostra robi mi na podłodze. Czyżby wypadła z łóżeczka? Zabiorę cię stąd. Obiecuję. Wszystko dobrze? Nawet nie wiedziałeś, że Beth wypadła z łóżeczka. Nie udawaj nagle, że się troszczysz. Mała chciałaby ją przytulić. Nawet nie wiedziałeś, że Beth wypadła z łóżeczka. Beth fell out of bed, and you didn't even notice. Sweet Jesus. Słodki Jezu. Była na podłodze? Yes. Tak, ale nie przejmuj się. Przeżyje. So go and have Więc możesz iść zajarać. Trzeba sobie jeszcze jedno sherry. Właściwie, czemu nie zrobić imprezy na całego? Lorelei! Czy Beth nic nie jest? Tak. Nikomu nic nie jest. Musimy poważnie porozmawiać. Rozejrzyj się. Jak to wygląda? Jak ty wyglądasz? Musimy porozmawiać. Znowu będziesz marudzić. Słuchaj. Wiem, że wszystko trochę się nie układa ostatnimi czasy. Przyznaję, ale... Mamo, to mnie zabija. Nie bądź taka przewrażliwiona. Nie ma takiej potrzeby. Nie widzisz, co ten facet z tobą robi? Ocalił tę rodzinę, gdy twój ojciec umarł i zostawił nas z niczym. Oto, co zrobił. Jest śmieciem. Walczył za ten kraj. Czy ty umiesz sobie w ogóle wyobrazić, co on przyszedł w Afganistanie? To zwykły skurwiel. Jest kompletnym zerem. On niszczy nasze życie. Sorry, ale dla mnie jest bezczelnym, bezrobotnym draniem i pijakiem. To nic nie da. To zwykły skurwiel, jest kompletnym zerem, on niszczy nasze życie. Sorry, ale dla mnie jest bezczelnym, bezrobotnym draniem i pijakiem. Musimy mieć tłumaczenie, spokojnie. To nie takie proste, jak ci się wydaje, Lorelei. No. Nie, to bardzo proste, mamo.
Dwa łatwe kroki. Krok pierwszy. Zrywasz z Johnem. Krok drugi. Naprawiamy to, co zostało z tej rodziny, ty i ja. Nie chcę o tym dzisiaj rozmawiać. Jasne, spoko. Udawajmy dalej, że wszystko jest super. Nie odchodź ode mnie, mamo. Nie odchodź ode mnie, mamo. Chciałem obejrzeć film. Zaraz się zaczyna. No idź, zjedz swoje curry. I proszę jeść przy stole, jak normalny człowiek. Mamo. W sumie to jestem dość głodna. No dobra, zaraz. Zobaczmy, czy jej nic nie jest. No chyba nie. Nawet nie możemy żadnej interakcji prowadzić z tym wszystkim. Do pokoju możemy wejść, okej. Jest zapis. Chyba zawsze będę dumną Brytyjką. I właśnie, twórca, pan Remigiusz, również jest... Chciałem powiedzieć słoikiem, ale nie. Również niestety jest na emigracji. Jest w sumie twórcą na emigracji. Więc podziękujmy panu Remigiuszowi w ogóle za to, że język polski się tu znalazł. Ta kanapa to prawdziwy skarb. To z tego, że znalazłam ją na śmietniku. O. Stworzec CD. Może teraz, skoro mam już pracę, kupię sobie iPoda. Ale i tak nigdy nie wrzucę tego kochanego, starego grata. Ręcznik. To mój ręcznik. Trzymam go tu, żeby Johnowi nie przyszło do głowy go używać. Sylwia. Sylwia i ja mamy problem. Ona ciągle zabiera moje słuchawki. Łóżko. Moja bezpieczna, cicha przystań. Dobra, na razie curry. Curry z kurczakiem. I właśnie dlatego też ciężko mi było nagrywać Downfalla, z racji tego, że tam są dialogi non-stop. I jedyną szansą, gdzie bym tego Downfalla nagrał, to jest po prostu zrobienie tłumaczenia na YouTubie. Tylko i wyłącznie. To ładna jesteś. Coś będzie? Chyba nie. Curry. Musimy zjeść curry. Lodówka. Ostatnio tylko świeci pustkami. Pieprzone jedzenie z mikrofalówki. Dzięki za wysiłek, mamo. Jesteś najlepsza. Takie curry kosztują mniej więcej niż 1 funt. Naciśnij Y, by otworzyć przedmioty. O, ale widzę, że pan Remigiusz jednak, przynajmniej w tamtym momencie, jeszcze nadal trzymał się paska z przedmiotami. Tu. Za tymi czasy jadam w swoim pokoju. To o to chodziło matce. Ktoś robił tosty z serem w mikrofalówce. Daj nasza szuflada pełna przydatnych rzeczy. Widelec. Weź. Żarka na naczynia. Czy oni w ogóle coś dzisiaj jedli? Przynajmniej dzisiaj nie czeka na mnie góra brudnych naczyń. Jest pusta. A więc tu są normalni ludzie. Dobra, mikrofalóweczka. Użyj curry kurczaka z mikrofalą, ale czy ja na przykład mogę użyć tylko i wyłącznie curry, żeby sobie zobaczyć na przykład na ile wstawić? Chicken tikka masala z ryżem. Instrukcja: przebić folię w kilku miejscach, gotować na pełnej mocy przez 5 minut. No właśnie, o to mi chodziło. Mamy połącz. A, kurczę, no, udało się. Zrobione. Na piątce mocy... Nie, na pełnej mocy przez 5 minut, okej. Okay. Żebyśmy nie mieli tego?
rozpocznę nowe życie. I nigdy więcej mnie nie ujrzą. Już? Już. Obejrzyj. Jak? Obrzydliwe. Ble. Chyba posłucham tym razem mamy i zjem przy stole. Tato zawsze gotował curry od podstaw. Wtedy wszystko było inaczej. Tato nigdy nie pił. Rzucił nawet palenie, kiedy się urodziłam. Kiedy miałem 10 lat, graliśmy razem Final Fantasy VII, aż do samego końca. Płakałam, gdy Aerith umarł. Oboje płakaliśmy. Boże, jak ja za nim tęsknię. No cóż, tak czasem bywa, niestety. Tak czasem bywa. Idziemy do pokoju. Music? To tam u ciebie, Sylwia. Fajne słuchawki. Ale proszę, zapytaj mnie o pozwolenie, zanim znowu je pożyczysz, co? Łóżko. Trochę cuchnie po całym dniu. Cuchnę, przepraszam. Powinnam się wykąpać. Ręcznik. Weźmy. Może później. Dobra, Lorelai, idziemy. Idziemy się wykąpiusiać. Nie zamykasz drzwi? Ręczniki. Nie wytrę się żadnym z nich. Nie chcę się czymś zarazić. Należą do mamy i Johna. Dobra, no mamy. Panna. Kiedyś uwielbiałam długie, gorące kąpiele. A potem John zabronił nam zamykać drzwi. What? Jak ona mnie nazwała? Córka marnotrawna? Gdyby syn marnotrawny nie wrócił do domu, by błagać o przebaczenie? Jak już odejdę, to nie zamierzam wracać. Nigdy. Nie mogę czekać, wchodzę. A to skurwier. Zboczeniec. Ci ludzie doprowadzają mnie do szału. Ale wiem, czego mi potrzeba. Junkie brush. Ta muzyka jest jedyną rzeczą głośniejszą od zgiełku wewnątrz mojej głowy. Nie chciałbym obudzić Bethany. Gdzie moje słuchawki? Sylwii. Oki. Super. Baterie w słuchawkach się wyczerpały. Powinniśmy gdzieś mieć zapasowe. W kuchni. To akurat pamiętam. Widziałem. Fajnie, że od razu ich nie mieliśmy. To mi się podoba. Baterie.
Ja mogę teraz... W porządku, piękna. Śmierdzisz jak gorzelnia. No, wypiłem tylko parę browarów w dogu. Ale kupiłem fajne winko w drodze do domu. Chcesz trochę? Nie, dzięki. No, bo będzie więcej dla mnie. Czego tu właściwie szukasz? To nie twoja sprawa, potrzebowałem baterii, zostaw mnie w spokoju. To nie twoja sprawa. No, widziałem, jak grzebiesz w tamtej szufladzie. Wyczerpały ci się baterie do tego twojego różowego wibrującego towarzysza. Do moich słuchawek. Mam dobry słuch. Wyczuwam te wibracje co noc z twojego pokoju. I co noc myślę sobie, jaka szkoda. Ktoś powinien pokazać tej dziewczynie, jak to się robi. A, świnia, pierdol się. Nie, dzięki. Pierdol się. Fuck off. Jakiś problem? Gnoju? No, może zamknąć drzwi? Nie możesz. Szkoda. No, wiecie co? Ja wiem, że może tu co po niektóre rzeczy nie powinienem... Znaczy, co po niektórych rzeczy nie powinienem mówić, ale... Ja prowadzę gameplay tak, jak sam osobiście czuję. Jak coś mnie wkurwia, to mówię, że mnie wkurwia. Nie lubię takiego, wiecie, głaskania po łbie, ewentualnie bycie grzecznym. No nie, to nie ja. To na pewno nie ja. Inaczej, połącz to z tym. Voilà. Voilà. Dobra. Professor Gaines Presents. Oni zawsze mają świetne wstępy i to się zaczęło od The Cat Lady. Boże. O, Inside by Warmer to jest po prostu jedna z najlepszych nutek, które mam na playliście. Herbie House Game. Chłopie, robisz to świetne te wstępy. Lorelai. One tak podchodzą pod mój mózg muzyczny. Mózg, przepraszam. Powiedziałem mózg, a się chodziło mi o gust. Co za sen. Czyżby dziecko płacze? Nic nie rozumiesz, John. Błagam cię, ty niewdzięczna stara szmato. Ogłuchłaś czy co? John, czepiasz się, ciągle się tylko czepiasz. Nic nie rozumiesz, John. Błagam cię. To jest non stop to samo? No, musimy chyba zareagować, myślę, że są może w łazience, ale nie. To w salonie. Nie? Gdzie oni są? Trzeba tam na surówkę chyba pójść. To jest nasza siostra, czyli w kuchni są, okej. Okay. Akurat jakiegoś kuchnia mi nawet nie podeszła do głowy. Ale z ciebie głupia suka! Taka już po prostu jesteś. Nie nazywaj mnie tak. Zamknij gębę, durne babo. Wiesz, w czym tkwi problem? Obie. Bo zrzędzisz, ciągle zrzędzisz. Więc zamknij się w końcu. Nie chcę się ciebie słuchać.
John, błagam cię. Ja ci kurwa mówiłem. Ogłuchłeś czy co? Nie zrobiłam nic złego. O, wiesz co zrobiłaś, Miranda? Ty niewdzięczna stara szmato. To nieprawda, John. Widzisz? O tym właśnie mówię. Ale z ciebie głupia suka. Taka już po prostu jesteś. Nie nazywaj mnie tak. Przestańcie. Halo? Bethany znowu płacze. To ja z tej cholery i zamierzacie czegoś zrobić? Wyjebane. Wyjebane, totalnie. Chociaż po mnie tłumaczy tego lupa, co tam jest. What? Mama śpi tam z tym mężczyzną i moją małą siostrą. Zamknięte. What? Dobrze, że tu jesteś, córciu. Tak mnie łupie w głowie. A Betty znowu pryczy. Mogłabyś się nią zająć. Zajmę się, ale nie umiem jej znaleźć. Jesteś za stara na dzieci. Co ty sobie w ogóle myślałaś? Łupię cię w głowie od tych twoich papierosów. Zajmę się, ale nie umiem jej znaleźć. Jest tam. Musisz tylko wejść do środka. Nadal jest tutaj, okej. Za daleko by przeskoczyć. Bethany! Dźwignia, dźwignia, przycisk, dźwignia. Dźwignia, przycisk. Może ten przycisk wysunie most i będę mógł dostać się do Bethany. What? What? Coś ty zrobiła. To zła dźwignia, Lorelai. Bethany! Nie. Matki też nie ma. Zack? Dzień dobry, Lorelai. Wiesz, która godzina? Jest dopiero jakoś 6 rano. Tak, ja... posiedziałem dłużej. Mam coś dla ciebie. Co to takiego? Zack, naprawdę nie musiałeś. Naprawdę muszę iść. Później się do pracy. Zack, naprawdę nie musiałeś. To żaden kłopot. Po prostu pomyślałem. To twój pierwszy dzień w twojej pierwszej pracy. Na telefonie by się ty mówicie, że będzie padać, więc... proszę, to dla ciebie. Parasol? Tak. Podoba ci się? Jest super, dzięki. Ale wyjrzałam przez okno. Ani jednej chmury na niebie. Nie, no jest super, dzięki. Mam nadzieję, że przyniesie ci szczęście. To bardzo miło z twojej strony, Zack. No, dobra, lecę. Nie chcę się spóźnić. Naprawdę nie spałeś całą noc, żeby dać mi parasol? Nie, wiesz jak to ze mną. Robię coś po nocach. Co takiego? Różnie.
Głównie programuję i inne takie nudne rzeczy. No i miałem do obejrzenia chyba ze 3 odcinki Gry o Tron. To sobie obejrzałem. Kiedy ty śpisz? Pójdę do łóżka za jakieś... 2 minuty. Fajnie masz. Dobra. Ja lecę. Nie chcę się spóźnić. Do zobaczenia później, Zack. Lorelai? Tak? Czy ty... No wiesz... Chodzi o to... Nieważne, to nic takiego. Miłego dnia, dobra? Narka. Ktoś tu się zauroczył. Lancevelt 794. Ale zobaczcie. Jaka jest różnica między The Cat Lady, Lorelai a The Barnhouse Lane? Po prostu diametralna. The Cat Lady miał wstęp. Chociaż... Nie, przepraszam, nie miał wstęp, bo tam też się zaczynało chyba tak od początku już z takim mindfuckiem, nie? No bo w sumie my tam popełniliśmy pewien czyn i znaleźliśmy się już u The Queen of Magos, czyli u Królowej Czerwi. W sumie w Lorelai mamy podobnie, mamy też teraz taki mindfuck, nie? No właśnie. Barnhouse Lane troszeczkę inaczej już tutaj, chociaż nie, no Barnhouse Lane też niby nie. Ej, to wszystko się zaczyna od jednej sekwencji. Od popełnienia czynu pewnego, którego YouTube nie lubi, dlatego go nie wypowiem na głos. No ciekawe, czy i tu będzie podobnie. Ciekawe, czy i tu będzie. Interesujące. A, zostaw ją. Nie, nie rób jej krzywdy. Sukin syn. Nie, nie rób jej krzywdy. Ona nie daje mi wyboru. Zna jakąś tajemnicę i mam natychmiast powiedzieć. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Myślisz, że zawaham się, żeby dać ci jebaną nauczkę? Oh fuck. Sen. To był tylko sen. Wow. Hej. Może byłam za ostra dla mamy. Próbuję chyba jeszcze z nią porozmawiać. Dobra, spróbujmy. Gdzie ona jest teraz? Właśnie, nie ma jej tu. Śmierdzi papierosami. O. Mamo? Wszystko z tobą ok? Chcę być sama. Dasz mi chwilę? Ty płaczesz? Chodzi o Johna, prawda? Czy coś się stało? Czy ty płaczesz? Nie. Moje oko wciąż trochę boli. Od upadku. Gdzieś ci mówiłam. Czy coś się stało? Nie, Lorelai. To nic takiego. Po prostu potrzebuję chwilę. W sumie... Nie. Powiem ci prawdę. Chcesz ją usłyszeć? Tak.
Oj, kochani, ja to mam zawsze tak, że jak nagrywam to, oczywiście muszę mi przerwać. Przepraszam za cięcie. Dobra, tak, chcemy usłyszeć, co ma nam do powiedzenia. Nienawidzę tego życia. Nienawidzę budzić się przy płaczącej Beth. Nienawidzę tego, że John ciągle pije. Przepił już w tym miesiącu wszystkie pieniądze. Wiedziałaś o tym? Jesteśmy spłukani. Nienawidzę tego zagrzybionego mieszkania. I tego cholernego deszczu. Ciągle leje. Całymi dniami. Nawet nie mogę zabrać Beth na spacer, więc siedzimy w domu, a ona się nudzi i zachowuje jak bachor. I nienawidzę twojego marudzenia. Tej znienawidzonej miny, którą robisz za każdym razem, kiedy nie umiem się z tym wszystkim uporać. Tak, Lorelai. Nienawidzę nawet... ciebie. Mamo, wyprowadzam się i zabieram Bethany, przepraszam, ze sobą. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nic nie mówi odejść. Mamo. Mam. Po prostu chcę być sama przez 5 pieprzonych minut. Ja za dużo wymagam. No, nie możemy pogadać nawet? Aj. I znowu wszystko się zjebało. Powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie uda mi się stąd uciec. Tato zawsze wiedział, co robić. Powiedziałby, wyobraź sobie, że znajdujesz sekretne drzwi. Tu, w twoim pokoju. Nie widzę ich. To tuż przed tobą, Lorelai. Dobra, moi drodzy, myślę, że sobie tutaj zakończymy, tak na spokojnie. I oczywiście w następnym odcinku powrócimy do przygód Lorelai. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Lorelai. Trzymajcie się, hej hej!